Witamy szanowni Państwo ponownie. W tym filmiku pokażemy dodawanie materiałów i innych plików do grupy zajęciowej. Dzień dobry. W momencie, kiedy mamy już utworzoną grupę zajęciową, proszę zwrócić uwagę na górną belkę pokazującą elementy ogólne, ogłoszenia, pliki, notes zajęć, zadania, oceny i jeszcze dodatkowe karty, które możemy tutaj dołączyć. Podstawowa konwersacja będzie prowadzona w zakładce ogłoszenia. Proszę zwrócić uwagę tutaj poniżej, jeżeli będziemy wpisywać informacje, one będą przekazywane do naszej grupy zajęciowej. Jest możliwość przesłania także GIF-ów, naklejek, załączników, czy też zaproszenia do wideokonferencji. My zajmiemy się w tym filmiku dodawaniem plików do zawartości naszej grupy zajęciowej. W tym celu klikamy na zakładkę Przekaż materiały z zajęć. Względnie możemy też zrobić to z poziomu od razu zakładki na górnej belce, gdzie mamy pliki. Zapisane pliki. Myślę, że to będzie najłatwiejsze przez tą zakładkę na górnej belce. Dobrze. Po kliknięciu zakładki pliki otworzy nam się panel roboczy, który pozwoli nam na przekazywanie materiałów. Po kliknięciu zakładki przekaż otworzy nam się kategoria pliki lub foldery. Załóżmy, że będziemy wybierać tutaj różnego rodzaju pliki, które są zapisane na naszym komputerze. Klikamy to. Proszę zwrócić uwagę, materiały, które mamy na naszym komputerze, będą teraz możliwe do skopiowania. Proszę tutaj popatrzeć we wszystkich zakładkach, możliwych plikach. Tam, gdzie Państwo macie materiały przygotowane dla studentów, odnajdujemy je. Zaznaczamy plik, który chcemy przekazać dla grupy zajęciowej. Klikamy tutaj na plik zatytułowany Warszawa. Pojawia się on nam w dolnej belce. Klikamy na dole w prawym rogu belkę Otwórz i w zasadzie nasza praca już została zakończona. Plik pojawia się w materiałach dla studentów i w ten sposób dotrze do nich jako materiał, z którym mają się zapoznać albo w jakiś sposób popracować. W ten sam sposób możemy przekazać pliki związane z prezentacją PowerPoint, tak samo filmiki. Mogą być to filmy, czy też inne materiały, które chcemy przekazać studentom w ramach zajęć dydaktycznych oraz wyjaśnień związanych z prowadzonymi wykładami, ćwiczeniami czy zajęciami seminaryjnymi. I co bym chciał, proszę Państwa, dodać w tym miejscu, odpowiadając na pytania, które się pojawiały, te pliki są do tego czasu, aż my sami ich nie usuniemy. Studenci mogą w każdej chwili, kiedy jest im to potrzebne, z powrotem zagłębić się w tą problematykę wskazaną w plikach. Jeżeli Państwo uznają, że plik należy usunąć albo został wprowadzony omyłkowo, to proszę popatrzeć. Klikamy na załączony plik, zaznaczamy go, w górnej belce pojawia się kategoria Usuń. Klikamy na nią, potwierdzamy i w tym momencie plik znika i nie będzie już dystrybuowany do studentów. Dziękujemy Państwu.